Mamy do rozwiązania takie zadanie. Zastosuj własność rozdzielności, żeby rozwinąć następujące wyrażenie. Chodzi tutaj oczywiście o rozdzielność mnożenia względem dodawania. No, ja to wyrażenie sobie skopiowałem i wkleiłem do mojego notatnika, żeby tutaj spokojnie przeanalizować ten przykład krok po kroku. Czyli może najpierw przepiszę go stosując różne kolory, tak, żeby było ciekawiej. Czyli mamy tak. Jedna, druga. Potem mam 2a odjąć 6b i dodać 8. Takie mamy to wyrażenie. No dobrze. No i teraz co to znaczy, że zastosować rozdzielność mnożenia względem dodawania? No to znaczy, że teraz każdą z tych liczb w nawiasie ja pomnożę przez ten czynnik, który stoi przed nawiasem. Czyli napiszę tak, że to jest 1 druga razy 2a. O, może nawet to wezmę w taki mały nawiasik. Następnie dodać jedna druga razy minus 6b. No i wreszcie dodać jedna druga razy 8, razy 8. No i teraz mogę to wymnażać, ile to będzie. No tutaj z tego pierwszego mam. 1, 2 razy 2, no to dwójki się skrócą i zostanie mi po prostu z tego wyrażenia zostanie mi po prostu a. Następnie, co mi zostanie z tego wyrażenia? No tutaj mam 1, 2 razy minus 6, na pewno będzie minus, bo jest minus. No a 6 podzielić przez 2 to będzie 3, czyli będzie minus 3 i jeszcze zostaje b. No i na samym końcu mam tutaj. 1, 2 razy 8, no to 8 razy 1, 2 jest 8 połówek, czyli to są 4 całości. 8 tak? podzielić przez 2. Jakby na to nie patrzeć, to będzie dodać 4. Czyli ostatecznie mój wynik to jest a odjąć 3b, dodać 4. A odjąć 3b, dodać 4. Muszę to pamiętać, żeby wpisać do formularza dobrze. Czyli będzie a odjąć 3b. -4. I dodać 4. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze, no to zróbmy jeszcze jedno. Korzystając z własności rozdzielności, wyłącz przed nawias największy wspólny dzielnik. No dobrze, i tu mam 16G dodać 20H. No to wróćmy do mojego notatnika, czyli mam 16G dodać 20H. I muszę teraz wyciągnąć tutaj największy wspólny dzielnik. No to pomyślmy, jaki tu może być wspólny dzielnik. No obie te liczby dzielą się przez 2. No to mogę na przykład zapisać 16G jako iloczyn 2 razy 8G. No a 20H mogę zapisać, skoro przez 2 się dzieli, no to zapiszę jako iloczyn 2 razy 10H. No to mam takie dwa czynniki. No dobrze, ale to nie jest. 2 to nie jest największy wspólny dzielnik. Skąd ja to wiem? Bo tutaj mam 8G, a tutaj mam 10H. No i 8 i 10 ma nadal wspólny czynnik, ma nadal wspólny dzielnik. Tym wspólnym dzielnikiem jest 2. Czyli ja to zrobiłem nie do końca dobrze. To, to znaczy to, co wyciągnąłem, to jest wspólny, wspólny dzielnik, ale nie największy. No właśnie, bo największym będzie. 4, bo obie te liczby dzielą się przez 4, bo 8 i 10 ma jeszcze wspólny dzielnik 2, czyli ten tutaj mieliśmy dwójkę, jeszcze jedną dwójkę wyciągniemy, to będzie 4. Czyli zrobię to teraz jeszcze raz. Napiszę, że to jest 4 razy 4G, czyli takie będę miał tutaj dzielniki, a tutaj napiszę, że to jest 4 razy 5H. Mam takie dwa czynniki. No i teraz... 4G i 5H to już nie ma wspólnych, wspólnych dzielników, więc mogę tutaj to zapisać, właśnie w takiej postaci. Czyli napiszę, że tutaj mam, napiszę to 16, że to jest 4 razy 4G, dodać do tego 4 razy 5H. No i tutaj mam ten mój wspólny czynnik, który wyciągnę przed nawias, korzystając z rozdzielności mnożenia względem dodawania, i to będzie 4. A w nawiasie zostanie mi 4G razy, przepraszam, dodać 5H. No i 4 i 5 już nie mają wspólnych dzielników, więc na pewno czwórka jest największym wspólnym dzielnikiem. No i teraz może taka ogólna uwaga, że jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, jak ten największy wspólny dzielnik znajdować, no to tutaj ja go tak jakby trochę zgadłem, że to będzie czwórka. No ale jest taka metoda bardziej systematyczna, która polega na tym, żeby rozłożyć każdą z tych liczb na czynniki pierwsze. No i możemy na przykład 16 rozłożyć na czynniki pierwsze. 16 się dzieli przez 2 i zostanie nam 8. 8 to jest 2 razy 4, a 4 to jest 2 razy 2. Czyli 16 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. Tak jest rozkład 16 na czynniki pierwsze. A 20 jak się rozkłada na czynniki pierwsze? No dzieli się przez 2 i zostanie nam 10. Potem 10 się dzieli przez 2 i zostaje nam 5. Czyli widzimy, że 20 to jest 2 razy 2 razy 5. No i bierzemy teraz te czynniki pierwsze, które są wspólne dla obu tych rozkładów, czyli możemy wziąć stąd dwójkę i stąd dwójkę. Tutaj dwójkę i tutaj dwójkę i koniec. Tutaj już nie mamy więcej wspólnych, wspólnych czynników pierwszych, czyli ta wspólna część to są te dwie dwójki tutaj. Czyli dokładnie to co nam wyszło, czyli czwórka, bo 2 razy 2 to jest 4. Więc widzimy, że tym wspólnym czynnikiem rzeczywiście będzie czwórka. Tym największym wspólnym dzielnikiem będzie czwórka. Czyli muszę tam wpisać 4 razy 4G plus 5H. No dobrze, może nie zapomnę. Czyli wpisuję tutaj, że to jest 4 razy 4G, dodać 5H. Powinno być dobrze. No i jest dobrze.